Witam, FIFA Mobile się kłania. Co mamy nowego? Mamy turniej o Potema grudniowego, którym to został wybrany nie kto inny jak Bruno Fernandez. Absolutnie zasłużone, ponieważ ten grudzień w wykonaniu Penaldesa był po prostu niesamowity. Wszystko to na dodatek pięknie zostało na początku stycznia, pięknie sklamrowane. Tym, że po raz pierwszy od czterech lat Manchester United jest liderem tabeli Premier League, także jak to obecnie mawiają kibice Manchester United? Jakie piąte miejsce? Jaka Liga Europy? Halo! Pobudka! My walczymy o mistrza Anglii, także ten Bruno Fernandez, dosyć wysoki overall. Jest dosyć tani, bo około 2 miliony kosztuje. Jeżeli chcecie go dać sobie do składu, to naprawdę polecam. Jeżeli chcecie go sprzedać, to nie trzymajcie go, tylko sprzedajcie go od razu, ale o tym Wam powiem jeszcze za chwilę. Pokażę Wam może tutaj ten turniej potem w moim wykonaniu. No i tutaj niestety. Nie mam się czym pochwalić, ponieważ zrobiłem 25 na 26. Brakło mi jednego zwycięstwa do odebrania Bruno. I tak naprawdę, co najśmieszniejsze jest to, że ja przegrałem tylko dwa mecze, bo raz trafiłem na gościa 126 Overall, a drugi raz trafiłem na gościa, co miał 118 i z nimi przegrałem. Natomiast z trzech meczów mnie po prostu. Wywaliło. Oczywiście musiało mnie wyjebać, bo jakby mnie nie wyjebało, to byłoby nieważne. No ale cóż, taka już jest złośliwość rzeczy martwych. Nic na to nie poradzimy. Trzeba przyjąć to na klatę i walczyć dalej. E, odebrałem już te, to. No i tutaj Wam powiem, że Lewandowskiego niestety nie trafiłem. O, jakieś tam karty: 86. Bailey czy coś w tym stylu wpadło także to tyle jeżeli chodzi o tego potęma o powiem wam jeszcze tutaj o tym Bruno bo on z tego co kojarzę czekajcie on chyba 2400 coś koło tego kosztuje zobaczymy sobie jakby ktoś z was chciał go sprzedać no widzicie za 2400 jest i według mnie teraz jest najlepszy moment, żeby sprzedać Bruno. No można jeszcze poczekać do jutra, po jutra będzie powyżej 2,5 miliona. Natomiast tak jak mówiłem, warto go sprzedać teraz, ponieważ jak wyjdzie toty za tydzień, to już jest potwierdzone info, że Bruno Fernandez będzie w toty podstawowej 11 i tam również dostanie karty na pozycji Kama, tylko oczywiście będzie miał wyższy overall, gdzieś tak pewnie 95 no i pewnie będzie miał innego skillbusta, tam Cantera czy Longshota, coś w tym stylu, no ale skoro Bruno będzie w tym Toty, to cena tej karty potem walnie w dół on teraz 2,5 miliona kosztuje, a jak wyjdzie Toty, to ten potem będzie kosztował milion końców, także Polecam wam go sprzedać. A skąd wiem, że Bruno będzie na pewno w toty? Otóż tydzień temu, jak wiecie, rozpoczęło się głosowanie na jedynastkę Toty za 2020 rok. No i pojawiły się już szczątkowe wyniki głosowaniach, z których można naprawdę bardzo dużo odczytać. Otóż, jeżeli chodzi o Bramkarza, to zdecydowanym tutaj liderem jest Neuer, który ma 65% głosów. Także, no. Już jest przesądzone, że Neuer będzie w tym toty. Jeżeli chodzi o obrońców, to będzie czterech obrońców w toty i na pierwszym miejscu jest Davis, 82% głosów, Van Dijk 81%, tak samo Ramos. No i na czwartym miejscu jest Trent, 68%, na piątym miejscu jest dopiero Hernandez, 17%, 50 punktów przewagi, a więc no, tutaj już jest też przesądzone, że będzie ta czwórka. Davis, Van Dijk, Ramos i Trent. Jeżeli chodzi o pomocników, to będziemy mieli trzech pomocników, i tutaj Kimiś 74%, tak samo De Bruyne, na trzecim miejscu jest właśnie Bruno Fernandes 68%, czwarty jest dopiero Tiago, też 40% różnicy. Także już jest przesądzone, że Kimiś, De Bruyne i Bruno będzie w Toty. No a jeżeli chodzi o napastników, no to tutaj. Wspaniała wiadomość! Polak, rodak Lewandowski, 73% głosów. Po raz pierwszy w historii będziemy mieli Polaka, rodaka w Toty, także będzie grubo. Ronaldo, 64%, Messi, na trzecim miejscu, 53%. Dopiero na czwartym, piątym miejscu mamy ten duet z Peżę, także już jest tutaj też przesądzone, że Lewandowski, Ronaldo i Messi będą w tych kartach Toty. No i nie to, żebym się chwalił, ale właśnie już tydzień temu zagłosowałem na moją jedenastkę Toty. No i jak możecie zobaczyć, udało mi się zgadnąć wszystkich. Co do Joty. Nie no, do Joty to może nie, bo go tu nie ma, ale wszystkich. Normalnie 11 na 11 udało mi się trafić, także tak będzie wyglądała. Podstawowa jednostka toty w tej Fifie Mobile 21, jak i na konsole. Myślę, że będzie grubo. Też pamiętajcie o tym, że będą u toty. Także oj, będzie na pewno ciekawie, no ale to dopiero w przyszłym tygodniu. Te toty już się nie mogę doczekać. No a co w tym tygodniu? Mamy jeszcze oczywiście evencik z Ligi Europy. No, tydzień jeszcze akurat trwa. To jest taki zwykły eventik na przeczekanie, także no nie ma co, no, po prostu prosty event, no co tu chcecie wiedzieć na jego temat, tutaj odbieracie te nagrody, pamiętajcie o, o tych e, rank upach, żebyście to odebrali, już raz to było, e, no tutaj mamy te nagrody, mamy tutaj tą ścieżkę i tak... E, można odebrać dwóch graczy z overallem 95 natomiast ja polecam wam zrobić coś takiego żeby wziąć po prostu jednego albo weźmiecie sobie underka, albo Baleya w zależności od tego, który wam jest bardziej potrzebny do składu jaką macie formację, wiecie o co chodzi także ja zrobię po prostu tak, że odbiorę sobie jednego piłkarza, a drugiego nie będę brał tylko po prostu tutaj dalej polecę prosto, ponieważ tutaj mamy jak możecie zobaczyć, rank -upy. Mamy trochę tam skill busów, no rank -upy. Eee, Także bardziej według mnie się opłaca wziąć jednego piłkarza i później lecieć tutaj prosto po te rank -upy, bo zamiast brać dwóch piłkarzy. Bo jak dobrze wiecie, jest taka stara prawda w FIFA Mobile: końsy eee, zawsze zarobicie. Eee, Piłkarzy na rynku kupicie jakich sobie tylko wymarzycie, a, a skill boostów, czy też upów nie kupicie, bo się nie da. Także w to lećcie, No i tam tu mamy na końcu oczywiście zakładkę z e, 1900, no 1900 punktów mam. Mógłbym tutaj zrobić wymianę na mastera. Właśnie tutaj na to zbieram, ale e, chcę sobie uzbierać 1200 tych punktów i wtedy. Będę miał gwarantowane dwie nagrody. Myślę, że Master wpadnie i jakby skillboosty wpadły. 700 skillboostów to zawsze jest coś. Także to jest najbardziej opłacalna tutaj rzecz według mnie. No i co? Eee, to tyle. To tyle. Czekamy do Toty, no ale oczywiście jeszcze jeden odcinek pewnie będzie. Tam za 3-4 dni z Wiwki Mobile. Także do usłyszenia, trzymajcie się, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, cześć.